Witam was, ja jestem Erykoa, a wy oglądacie Zagrajmy w Diablo 3 Hardcore, odcinek 6. Kupiłem sobie nowy, to jest nagolennik. Boże, nie nagolennik, nie. Tak, albo nie. Karawasz, o. Nagolenniki były w jakiejś innej grze. Ale mam małą tą kuszę przy okazji, taka śmieszna. Dobrze, więc możemy rozpocząć kolejne zadanie. Co teraz w ogóle mamy? A, pamiętam, mamy teleport. Tutaj, północne wyżyny. Mamy znaleźć dziedziniec posiadłości Leoryka. Dobra, niech będzie. Trochę się ścina, jak widać, ale ping już mam dobry, bo przez chwilę miałem strasznie słaby ping. 600 czy ileś. Nie będę wszystkiego zwiedzał, tutaj czasami można różne rzeczy znaleźć. Ale jak zwykle można wszędzie znaleźć. I tak, sprawdziłem to od umiejętności pasywnej, którą ustawiłem. Okoliczne plemiona Kazrów stały się poważnym zagrożeniem. Atakują karawany i zapuszczają w rejony, gdzie wcześniej ich nie widywano. Pomóż nam. Zapłacimy ci 25 sztuk złota za każdą kazrową głowę. No niestety nie dają złota, ale nowa wiedza. Śledząc kilka nietoperzy trupojadów, udało mi się znaleźć ich legowisko. Nie byłem przygotowany na taki widok. Legowisko jest żywym organizmem. Dorosłym nietoperzem, który został zmutowany przez najczarniejszą magię. Nie mam już wątpliwości, że stoją za tym demoniczne moce. No widzicie, mutanty w średniowieczu, taki stalker. Tylko że w średniowieczu. Tutaj widzimy przejście, jest, zawsze jest mniej więcej w tym miejscu. Podobnie, o cholera. Możemy w nich nawalać ile chcemy. Do mnie, bestie! Nikt nie może! Ostatnio na forum Diablo czytałem temat Diablo 3 gra dla botów i uznałem, że w sumie to prawda, ta gra jest dla botów. Jeżeli to oglądacie, bo jesteście botami, to się wstydźcie. W ogóle jak? Nie wiem, w sumie chciałbym, żeby mnie boty oglądały. Bardzo wygodni widzowie to by byli. Mam nadzieję, że jesteście botami, że tak powiem. Ale gadam bez sensu od rzeczy. Co chciałem poruszyć, co ten temat poruszał? Poruszał kwestię powtarzalności rozgrywki i braku PvP, czyli temat taki jak każdy inny na tym forum Diablo. O, i mamy taki ołtarz jak każdy inny, pełno jest takich ołtarzy w grze. Potem przyzywają tylko inne rzeczy, ale o dziwo zawsze mamy taki sam znaczek w środku. Taki sam zawsze. Zauważyłem. Dlaczego tu ludzie zawsze mówią takie oczywiste rzeczy zawsze? Nie wiem, to widocznie gra dla Amerykanów, ale takie kompletnie oczywiste. Szkoda, że to po chwili eksploduje, mogłoby natychmiastowo. Byłoby zbyt dobre wtedy, ale... Bo trochę mniej by mogło czekać. Chociaż potem są jakieś runy ciekawe do tego. A jakiś inny kolor mają, dziwne, mi się zdawa... Widocznie może zmienili, bo jakieś update'y były takie bardziej ciche, ale update'y. Templariusz oczywiście to jest najbardziej przydatną postacią, bo leczy towarzyszem najbardziej przydatnym. Cóż za potworne stworzenie. Coś ciekawego? Nie. Idziemy dalej. Dość mało nadal wale. A ta brama pada na dwa strzały. O, jest kolejna grupa. Jep, pist. Może jakąś legendę mi
wyrzucicie. O, jakiś pierścień. Pierścień patrzyłem, a w sumie nie mam lepszego, więc mogę założyć zawsze. O, i miałem pograć z mieczem. Mam sztylet. A, nie, nie mogę w ogóle atakować. Świetnie. Chyba da się, jak się założy atak podstawowy, jak to. Tak mi się zdaje, że się da atakować wtedy. A może nie dali w ogóle animacji, jest taki problem, taki bug. Twoja postać w ogóle znika. Kapliczka wzmacniająca. Także mi do niczego nie jest potrzebna. A chyba też szybkość regeneracji tych zasobów zwiększa. To jest taka rozruba tutaj. Roczni berserkerzy są uznawani za jedne ze słabszych demonów. Ale i tak ludzie nie mogą się z nimi równać. W katedrze znalazłem zaklęcia spisane własnoręcznie przez arcybiskupa Lazarusa. Pojawił się nowy element w układance. Dziewczyna o imieniu Lea. Szpiedzy donoszą mi, że to dziecko Adri, ukrywającej się na pustyniach Kaldeum. Bezzwłocznie zanieście te wieści panu. Powinniśmy mieć jeszcze nową wiedzę, bo są synowi kolesie, których wcześniej nie było. I tu można znaleźć część potrzebną do tego. Można piszcze Leoryka znaleźć, czyli część potrzebną do. Boże, zaciąłem się. Część potrzebną do otworzenia sekretnego poziomu, czyli poziomu kucykowego, jak nie wiecie. No może też odwiedzimy, tylko jak na razie no nie ma kości. W posiadłości, którą zwiemy domem, zapanowała chorobliwa apatia. Młodemu Albrechtowi nowe miejsce przypadło chyba do gustu. Nie da się go powstrzymać! Żaden śmiertelnik nie zdołałby z taką łatwością wyrżnąć naszych braci! Umierajcie z godnością! Mroczny władca Belial wynagrodzi waszą ofiarę! Aha. Zacięło się coś. Musiałem podejść. Dokładnie. Jestem takim badassem. Też przepraszam, że przerwał się ten dziennik, ale no nie zapomniałem, że się przerwie. No dokładnie. To samo, co on mówi. O, jeszcze ranny człowiek. Tak, człowiek o złotych oczach. Widziałem, jak Magda zabiera go do starej komnaty tortur Leoryka. Jest pod nami. Zabiję ją. Przysięgam. Zrobili nam straszne rzeczy. Zgwałcili i wypchali odbyty kiełbasą. To było straszne. No tak, salę agonii mamy. Zło ukazuje tutaj. Czyli? Z czym nie zastanawiałem te teksty? Co oni dokładnie mieli? Przeprowadźcie go do mnie, żebym mógł zetrzeć mięso z jego kości! Co oni mieli dokładnie na myśli? Większość jest po prostu tak. Miała być klimatyczna i mi nie do końca wyszła. I zabijamy pana bólu. Nawet nie musiałem patrzeć na nazwę, pamiętałem ją. O Boże, ile razy ja w takich miejscach byłem. No to masz 16 damage, że to nie jest zbyt dużo. Dziennik Leoryka, część 3. Jestem przekonany, że jakaś złowroga istota próbuje przejąć kontrolę nad moimi myślami. Głosy każą mi robić straszne rzeczy. Czasem nie panuję nad własnym ciałem. Jestem pewien, że Lazarus o tym wie. W takich chwilach dziwnie na mnie patrzy. No to się jednak potwierdziło, gwałcą ich, a potem wypychają odbyty kiełbasą. A Lazarus za tym wszystkim stoi. W sumie z Lazarusa chyba nie wiem, co się z nim dzieje. No? W sumie nigdy nie spotykamy Lazarusa. Dosyć ciekawe. Może był w planach, ale go usunęli, albo nie było go w planach.
Widziałem dzisiaj, jak kultyści przeprowadzali dziwny rytuał. Jeden z nich stał nieruchomo, podczas gdy inni wbijali mu w kręgosłup długie kolce. Nie umarł od tego. Podejrzewam, że został opętany, choć nie znam się na tak straszliwej magii. Aha. To ciekawe. I oni się przemieniają albo jak tak walą laskami w podłogę, to albo się przemieniają w takich bardziej demonicznych badassów, albo w przyzywają takie demony, co chodzą na czterech na łapach. Widzicie je zapewne czasami. Pokażę, jak będzie jakiś. O, popatrzcie, to ci się przemienią. Wbrew protestom członków mojej rady, nie zamierzam zaprzestać kaźni. Tak się. Zgładzę tych, których uznam za winnych spisku przeciw królestwu. Może członkowie rady boją się, że mój wzrok padnie także na nich i odkryje ich ohydne i zdradzieckie plany. Mogę ufać już tylko Lazarusowi. No to tak. Widzicie, jaka szybka zmiana? Raz wypchał odbyt kiełbasą komuś i od razu. Dobra, już przestanę. Chociaż nie obiecuję, ale spróbuję. O, różdżka kolejna. Oni są o wiele twardsi, jak się już zmienia. Mają ponad 200 życia, popatrzcie. Dlaczego ja tak mało walę? Mnie to zastanawia. Czy mam już taką słabą postać? Jakoś barbarzyńcom chyba łatwiej szło. Jep. Głowy jak się, czaszki jak się toczą, taki śmieszny dźwięk wydają. O, chyba tutaj jest przejście dalej. Nie pamiętam dokładnie. Mnóstwo krwi. Nie, tutaj nie ma przejścia, to ich ominiemy. Ominiemy ich. No idziemy dalej. Już sporo czasu minęło, mało przeszedłem, zauważyłem. Nie wiem, jak to będzie w tym odcinku. O, jest forsa. O, jest monstrum. Jak skumowany kolos. One się dziwnie nazywają czasami. Nie ma nowej wiedzy. Z nim widocznie walczyłem już. Tak, tędy jest przejście. I skarbnik. Głównie farsa oczywiście wypadła. Jep. Nie będę też dokładnie z nimi walczył, bardziej przejdę ogólnie. Tutaj wiem właśnie, że jest dalsze przejście, więc nie mam co. Potrzebuję więcej dyscypliny. Nie mam co iść tak. I poziom drugi Salagonia. Ciekawe, co znalazłem. Nic ciekawego. Poza tym. To mi pomoże. No wiem, dlatego ci to dałem. Dlaczego wy mówicie same oczywiste rzeczy? Niestety już mówiłem, że to mnie denerwuje, ale ty widocznie mnie denerwuje bardzo mocno. Muzykę dość głośno mam ustawioną, też w grze zauważyłem. O, właśnie, przyzywałem takie rzeczy. I tutaj kolejne te rzeczy. O, toczyły mnie. Pam, prawie jak CS. Tylko że taki mniej kwadratowy. Muszę mieć więcej nienawiści. Wow, sporo ich tutaj się namnożyło. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Jep. No jeszcze z tyłu mnie bierzecie. Pam. Strasznie mam słabą tą postać. Muszę coś z nią zrobić. Może dlatego, że nic nie kupowałem po prostu. A tu na hardkorze trudno kupować, szczerze mówiąc. Zniszczymy drzwi. Jeszcze dalej idziemy. Ciekawe, czy coś tu znajdę, czy nie. O, nie to postawiłem. Postawiłem pułapkę. Chciałem
lecieć do przodu. Za mało też noża używam, powinienem częściej. Boże, nie mogę ich trafić. Muszę mieć więcej. Jak są z blisko przy mnie, to muszę noża używać. Potem są takie fajne strzały przelatujące. A to zobaczycie. Nie jako podstawowa, tak, tylko jako dodatkowy. Już nie pamiętam, jak to się nazywa. Strzała żywiołów, tak. Boże, że ja to pamiętam. Grałem pół roku temu tą postacią. O, jest dalej. Jest pulpit. W końcu zdołałem się wyzwolić spod mrocznych wpływów. Widzę teraz wszystko takim, jakie jest naprawdę. Niecny spisek mieszkańców miasta, aby odebrać mi Albrechta i w ten sposób osłabić, nie uda się. Głowy żon i dzieci wbite na pal przywołają zdrajców do porządku. Aha, ciekawe. Wiecie, o takie zaskoczenie, wiesz, że niby wyzwoli się spod mrocznych wpływów, a jednak nie! Tak po prostu jak zawsze przychodzi nowy prezes PZPN. Jest po prostu, wyzwoliłem się spod mrocznych wpływów, a nie, jednak nie! O, jeszcze tam jakieś monstra chyba też są. Zhumowany kolos. Wow, właśnie. A, wkurzający jest mur. Jak grasz Łowcą Demonów. Chociaż są niektóre pociski właśnie przechodzą. No, w większości nie. I jep. Ogłuszenia, jest. Co mi wypadło tutaj? Jakieś rękawice z długą nazwą. Zazwyczaj im dłuższa nazwa, tym gorszy przedmiot. Przynajmniej w przypadku magicznym, no bo legendarne to już co innego. No i tak, mamy teraz wyżynne przejście. Co nas czeka tutaj? Oczywiście przeciwnicy, a co innego? Jep, pist. Nie są zbyt trudni, jak zauważyliście. No, bo to poziom normalny. Mam nadzieję, że mi się uda przejść go bez żadnej śmierci. Muszę mieć więcej nienawiści. I na razie mi to wychodzi. Ale to nie znaczy, że wyjdzie. Ciężkie buty, zapewne mi sporo ochrony dadzą. No właśnie, szybkość poruszania się stracę, ale to jest mała zmiana. Śmiesznie eksplodują zawsze. No i dalej przejście. Pam. O, jeszcze to był niebieski ten. Nie, dla mnie nawet pas. Pam. Jakiś kołczan. No nic. Nic mi nie daje. Lepsza jest regeneracja nienawiści mimo wszystko. No i znowu. Znowu jakieś nie dla mnie. Tak, ale tutaj myślę, że skończę odcinek. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Ja jestem Rykko i się z wami żegnam. To cześć, na razie, pa!